ADHD Underground Za murem systemu walczymy z wiatrem w głowie. Skazani na proszki na amfetaminie. To daje ci poczucie tego, jak funkcjonuje normalny mózg. Serotonina, dopamina, psychotropy, wybawienie i strach. Nareszcie w głowie nie było tyle bałaganu. Adehadowiec jest na ciągu w głodzie, dopaminowym. To jak biorę metylofenidę, to jestem jedno kanałowa. jest dziedziczne? To jest taki fajny mit, że się wyrasta, nawet się nie wyrasta. Nie wspieramy bezradności. Samoobrona, samopomoc przed falą wielkiej diagnozy. Który atak najbardziej cię dotknął? Jakiś, nie jak to nazwać, influencer naukowy napisał, wyborcza stanęła po stronie płaskoziemców, szurów i foliarzy. Ja osobiście miałem wrażenie, że zupełnego absurdu, bo jest jak najdalej do tego i raczej powiedziałbym, że jestem osobą może czasem nadmiernie wierzącą w naukę i autorytet badań naukowych. To było bardzo nieprzyjemne, bo to, że mi ktoś mówi, że jestem potworem czy śmieciem. A mówili tak. No. No w dużym stopniu, czytałem, tak, czytałem. tak, tak. Ja starałem się tego nie czytać, ale no było bardzo dużo takich naprawdę obelg i też dostawałem wiadomości bezpośrednie. No ale to były, to było tak, były... też pogróżki? No takie, no żebym się nie zdziwił, jak mnie ktoś... Yy... Dopadnie. Jest masa nieszczęścia związana z nadużywaniem leków, a zwłaszcza z ich kupowaniem na własną rękę, a to jest duży problem. Ja uważam, że po prostu należy społeczeństwu pokazywać, czytelnikom, że jest tym zagrożenie. I oczywiście należy brać farmaceutyki, jeżeli ich potrzebujemy, ale trzeba być świadomym tego, że no, można przesadzić. Tak jak ze wszystkim. ADHD Underground. To jest studio, wolny mikrofon. To jest podcast ADHD Underground. I my dzisiaj mamy odcinek specjalny. Jest to trzeci odcinek naszego podcastu i od razu wchodzimy w mocną sprawę. Wchodzimy w aferę adechadową, która się w tym mieście w Warszawie wydarzyła, bo w gazecie Stołecznej, ważnej dla Warszawy, pojawił się artykuł Aleksandra Sławińskiego. Leki biorą jak cukierki i postanowiliśmy się dowiedzieć, co myśli i co ma nam do powiedzenia na temat artykułu, który wywołał adechadową aferę w Warszawie, autor tego artykułu, Aleksander. Sławiński. ADHD Underground. Studio Wolny Mikrofon gości dzisiaj w podcaście ADHD Underground kogoś kto wołał prawdziwą burzę w tym mieście. W tym mieście tętniącym nad pobudliwością, przebodźcowaniem. Nie ma takiego autobusu, w którym wszyscy nie lampią się w komórki, nie ma takiego bloku, w którym przy komputerze przylepionych nie byłoby większość mieszkańców. Żyjemy w czasach przebodźcowania, żyjemy w czasach przemocy neuronalnej i jesteśmy społeczeństwem zmęczenia. Powtarzam tak za filozofem Byung-Chul który napisał sobie społeczeństwo zmęczenia, któremu ja jestem wierny, bo wyjaśnił mi ten świat w dużej w dużej mierze. Jest z nami dzisiaj Aleksander Sławiński. Człowiek. Dzień dobry. <laughs> Aleks, ja się strasznie. Olek, ja się strasznie cieszę, że tutaj jesteś. Dlatego, że e, mam wrażenie, że Twój głos w sprawie e, tego przebodźcowanego społeczeństwa, które ja również reprezentuję i ty. Twój głos, który wydobył się z Gazety Wyborczej, gdzie opisałeś. Mówiąc najogólniej nadużywanie leków na ADHD, które są na Metylofenydacie w Warszawie i przez młodzież i przez dorosłych, zrobiłeś jakiś research na pewno dobrze się przygotowałeś do tego, do tego artykułu na tyle na ile potrafiłeś, i się wypowiedziałeś, a w efekcie, w efekcie stworzył się czy też ujawnił Taki mocny ruch oporu, mógłbym tak powiedzieć, albo ruch ludzi, którzy postanowili bronić się przed tym, co napisałeś. Jak ty się z tym czujesz? Yy, tak, po pierwsze to na pewno czuję. Czy może pierwszym moim uczuciem było takie zaskoczenie, i właśnie wrażenie, że to jest nieco abstrakcyjne, bo rzeczywiście nie spodziewałem się zupełnie, że. Ten tekst wywoła taką burzę. Ja właściwie od roku napisałem już serię artykułów poświęconych nadużywaniu leków psychiatrycznych, i one zazwyczaj się spotykały z dobrym odbiorem, bo yy, czytelnicy raczej zwracali uwagę na to, że faktycznie poruszam jakiś problem nadużywania. Tutaj natomiast to zostało zinterpretowane bardzo negatywnie, i ja nie wątpię, że pewne sformułowania, których użyłem, mogły być niefortunne. Ja jakby tutaj. Ro, rozmawiałem nawet ze znajomymi, którzy mi wskazywali, że może ta, fa ta fala takiej niechęci ma jakieś przyczyny, ale ja przede wszystkim nie rozumiałem, dlaczego ona jest tak intensywna i dlaczego to się nagle zrobiło trendem w internecie. Nigdy też nie byłem po prostu atakowany. Yy, yy, nawet jeżeli byłem, to na pewno nie na taką skalę. Yy, I no A. nie wiem, no miałem po prostu wrażenie, że to jest nieco dziwne, yy, bo, bo zupełnie nie taki był zamysł i nawet wtedy, kiedy później starałem się jakoś to Wytłumaczyć yy, nieco, y, może doprecyzować, y, co miałem na myśli, to odnosiłem wrażenie, że już na tyle jestem uznany za przeciwnika w ogóle diagnozowania ADHD, za osobę, która to lekceważy, że już moje, y, g, mój głos właściwie już nie był słuchany. I no cóż, no, no, no nie jest to przyjemne. Niewątpliwie jest to niezwykle stresujące. No ja nie widziałem podobnego ataku od dawna. To znaczy, doktor Jóźwiak który uruchomił tą akcję, wystąpił w obronie e, ludzi zdiagnozowanych na ADHD, którzy się e, mogli poczuć źle po twoim artykule. Tak. E, a jak myślisz, dlaczego oni mogli się poczuć źle? Czy ty masz jakiś domysł, pomysł, czy też ujawniło się to? No, odnoszę wrażenie, że w sensie... Na pewno część ludzi rzeczywiście odniosło wrażenie, że ja oskarżam ich o nadużywanie, oskarżam ich po prostu o to, że biorą metylofenidę w, celu, w celach rekreacyjnych i no, no, poczuli chyba, że, że się wywołani do tablicy, żeby powiedzieć, nie, ja faktycznie mam problemy. Ja wiem, że wiele osób chyba jest też mocno wrażliwych na punkcie tego, bo, bo, bo słyszą, że ten ADHD to jest jakaś fanaberia, jakaś... Um, Głupota, yy, którą sobie ludzie wymyślili, tak jak kiedy się na depresję najeżdżało. No i są mocno wrażliwi na, na tym punkcie. Ja mm, no mam wrażenie, że, że, że to jest troszeczkę tak, że ten temat, yy, teraz się mówi dużo o zdrowiu psychicznym, zdrowiu psychicznym, nastolatków, dzieci. Yy, mamy taką falę w dyskusji, no i jak ktoś coś mówi, co troszeczkę wykracza poza takie nazwijmy to zaniepokojone głosy, mówi o tej pewnej patologii. No to po prostu, teraz, teraz o tym nie mówimy. Będziemy mówić może o tym za dwa lata, teraz nie wolno. Miałem wrażenie, że to była główna myśl, że yy, najpierw musimy zbudować świadomość, a potem ty możesz mówić sobie, że niektórzy nadużywają. A teraz, yy, no cicho bądź, no, ta, takie miałem wrażenie, że po prostu. Który atak najbardziej ci dotknął? Yy, szczerze mówiąc, ja nie pamiętam kto, ale na YouTubie jakiś taki. Blo... No. Jakiś jak nazwać, influencer naukowy napisał, że na podstawie tego, co ja napisałem, że wyborcza stanęła po stronie płaskoziemców, szurów i foliarzy. Ja osobiście, mm. Mm, miałem wrażenie, że zupełnego absurdu, bo jestem jest, jest, jest jak najdalej do tego, i raczej powiedziałbym, że jestem osobą może czasem nadmiernie wierzącą w naukę i autorytet badań naukowych. Mm, i, I no to było bardzo nieprzyjemne, bo to, że mi ktoś mówi, że jestem potworem, czy śmieciem, czy. A mówili tak, no. No, w Mówili, dużym stopniu czytałem, tak, czytałem. tak, tak. Ja staram się tego nie czytać, ale no było bardzo dużo takich naprawdę obelg i też dostawałem wiadomości bezpośrednie. No ale to, były, to było czy tak... były też pogróżki? No, takie, no, żebym się nie zdziwił, jak mnie ktoś ymm, dopadnie. Tak, tak. Nie były to pogróżki bezpośrednie na zasadzie. Ale myślisz, że to były od zwykłych ludzi czy od dealerów? <słuch> Pojęcie nie mam. Ja zablokowałem tą osobę, ale przypuszczam, że to mógł być po prostu ktoś, kto. Nie wiem, niektórzy ludzie mają taką potrzebę wypisywania do tych, którzy ich oburzyli i grożenia im. Ja wiem, że niektórzy czują z tego przyjemność, że się będą w internecie... Podobno doktor Jóźwiak musiał uspokajać. Tak, 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 tak. Jak, tak. To, jak to zrobił? No, chyba w swoich postach na Facebooku oraz także w wywiadzie ze mną, mówił, że potępia wszelkie akcji, akty agresji, wszelkie akty yy, przemocy werbalnej, która no nie jest do. Nie jest jakby adresem, tylko jest to o mnie. I no chyba też poczuł, że troszeczkę bywało tą burzę za bardzo. Może sam się zdziwił, że aż tak ludzie zareagowali ostro na, na, na to. Chyba, chyba mu się też troszeczkę głupio zrobiło. Takie miałem wrażenie. A też ewidentnie, jak z nim rozmawiałem, to się troszeczkę rzeczywiście przejął, że. W sensie przejął się, no niewątpliwie, że, że ktoś do mnie napisał wiadomość z taką jakby pogróżką osobiście. Widać, że tego się chyba nie spodziewał. Ja mam wrażenie, że po prostu to on chciał. Mm, on poczuł, że jego idee, to co on głosi na temat ADHD mogą być przez to zagrożone, i chciał po prostu zareagować. Szanuję to, ma do tego prawo, ale nie spodziewał się, chyba że ludzie aż tak uderzą. No to było no dziwne. No, tak działa internet, tak działa media społecznościowe. Oleg, jesteś studio wolny mikrofon. Tak. I do tego w podcaście ADHD Underground. Mm -hmm. A studio wolny mikrofon to nie jest dlatego tak nazwane. Że ładnie brzmi, i można e, poudawać lewaka, jak robi to wielu ludzi w tym mieście, mając potężne majątki i mając w dupie kompletnie biednych ludzi, którzy nie mają na przykład na leki na ADHD. Ale Studio Wolny Mikrofon daje ludziom wolny głos. Wszystkim. Ja się bardzo cieszę, że tu jesteś, mhm. choć muszę Ci powiedzieć, że pogróżek może nie otrzymywałem, ale nie smak z powodu. Informacji o tym, że Cię zapraszam do studia, odebrałem wielokrotnie. Tak? O tak. I dlatego no. chcecie zapytać o coś. Jaką miałeś misję? Jakie miałeś nastawienie? I z, z jakim przesłaniem zabrałeś się do pisania tego artykułu? No, misję, y, czy powiedzmy, no tak, no można to nazwać misją albo chęcią czynienia jakiegoś, jakiejś dobrej, no, dobrej zmiany w społeczeństwie. Y. Mam nie tyle, jeśli chodzi o samą y, kwestię med med medicnetu czy no, y, metylofenidatu, tylko y, ogólnie y, mam wrażenie, że rzeczywiście w y, moim otoczeniu przez całe swoje życie widziałem bardzo wiele osób, które padło ofiarą po pierwsze złego leczenia środkami psychotropowymi, a po drugie też po prostu mam świadomość tego, że mnóstwo ludzi je najzwyczajniej w świecie ćpa. I y, to nie są osoby chore najczęściej. To są osoby, które po prostu wiedzą, że takie rzeczy można zdobyć czasem łatwiej, sam, no, powiem szczerze, w okresie licealnym też nadużywałem różnych środków farmaceutycznych i uważam, że zamiast. Jakich? Ojejciu, mnóstwo. Yy, mój kolega kradł swojej mamie jakieś środki przeciwlękowe. No, był a akodin, bardzo słynny niegdyś. Yy, no, Dobrze znany. Mm, Będą musiało lecieć, bo to nie ma wyjścia. Nie, to jeszcze sobie nie było modne. Aha. Wtedy jeszcze Xanaxy i tym podobne nie były modne. Mhm. Yy, to się pojawiło troszeczkę później. Yy, Fakt są, jest taki, że dla mnie wówczas i mam świadomość, że dla wielu ludzi kontakt na przykład z jakimś dealerem y, jest po prostu czymś nieprzyjemnym, a tu można dosyć elegancko sobie załatwić coś, co też działa. Yy, plus, no niestety wiele osób się uzależnia dlatego, że no, system e-recept, telemedycyna bardzo ułatwiła dostęp do, do, do psychotropów i moim zdaniem nie zawsze, nie każdy umie z tego dobrze korzystać, no niestety. A najgorsze jest to, że najpierw umożliwiono otrzymywanie ogromnej liczby recept. No, mogę podać taki prosty przykład. Znajomy poszedł yy, do psychiatry mówiąc, że ma problemy z zasypianiem. Dostał właśnie Xanax. Oczywiście Xanax służy na zasypianie naturalnie, ale czy to był najlepszy pomysł? On potem zaczął tego Xanaxu brać więcej, bo po prostu czuł, że na niego działa gorzej. Nie ma co się oszukiwać, że ludzie nadużywają nawet nie wiedząc o tym. I yy, Potem nagle mamy sytuację, kiedy Ministerstwo Zdrowia reformuje ten system, ogranicza dostęp do wielu środków, na przykład Olpidem, czyli środek nasenny, przestał być dostępny w wielu e receptach. Co się wtedy dzieje? Pojawia się czarny rynek. Zolpidem obecnie można zamówić tak jak Xanax, tak jak wiele innych leków na spokojnie albo z Telegrama, albo z różnych stron z ogłoszeniami, które nie są nawet w żadnym tak które są normalnie dostępne. Wchodzisz ogłoszenia Warszawa coś tam, wpisujesz Oksykontin I proszę bardzo, dostajesz. A to jest ten, ta substancja, która spowodowała w dużym stopniu tą epidemię opioidów w USA. Można sprawdzić z różnych stron, z tak zwanym research chemicals, czyli mówię, to są zarejestrowane w Holandii strony internetowe sprzedające niby to odczynniki chemiczne, które de facto są właśnie różnymi substancjami narkotycznymi. No i ludzie to robią, po prostu to robią, bo im pokazano, że tak można robić, więc już w to idą. I ja uważam, że po prostu należy społeczeństwu pokazywać, czytelnikom, że jest tym zagrożenie i oczywiście należy brać farmaceutyki, jeżeli ich potrzebujemy, ale trzeba być świadomym tego, że, że yy, no można przesadzić. Tak jak ze wszystkim, tak. ADHD underground. Zwykle w Twoim wieku, a takim też byłem 30 lat temu, ma się jakąś ideę, przynajmniej ja swoim studentom na uniwersytecie, na dziennikarstwie polecam etos, żeby nie zaczynali od szukania e, dobrego garnituru, w którym będą wyglądać jak Tomasz Kamel, albo jakichś pomysłów na to, jak się wybić e, skandalami czy znajomością celebrytów, bo niektórzy taką posiadają. A etos to bardzo prosta rzecz. To chodzi o to, że robi się coś dla innych, a problemów nam nie brakuje. Ilu ludzi w Twoim otoczeniu, wśród Twoich znajomych, bierze rekreacyjnie Medykinet? Nie powiedziałbym, że rekreacyjnie, raczej powiedziałbym, że użytkowo. Nie, żeby się naspidować, na że tak powiem, tylko raczej, żeby się skupić na pracy, żeby po prostu być bardziej efektywnym. Ja nie oszacuję skali, ale wiem, że takich ludzi jest niemało. Także w moim otoczeniu słyszałem sporo historii. Słyszałem także historię o tym, że ludzie faktycznie uczyli się tego, jak należy mówić psychiatrze o, o swoich problemach. Skąd? Z internetu. Z internetu oraz z innych ludzi, no. Nie jest to trudne. Kwestionariusz DIVA 5 bazuje głównie na retrospektywnych rozmowie o, o dzieciństwie, więc, więc, więc można... Którego większość z nas nie pamięta. No, a nawet jeśli pamięta, to wiadomo, że to jest do stopnie stopnia subiektywne. Wiem tylko tyle, że. że... Wiem, że teraz się diagnozuje online. Diagnozuje się online. Mam tego pełną świadomość. Wiem też, że. Odbywa się też tak. online wizyta. Tak. Byli tu przed tobą rodzice trzech synów z ADHD i oni sami też go mają i przynieśli taką relację o szybkich, tak zwanych szybkich diagnozach. Towarzystwo psychiatryczne obawia się bardzo e, autodiagnoz. Wiadomo, czy one się kończą i jak niewiele trzeba, by odszedł się o narkomanię, a przede wszystkim wyjąć ten element finansowy. Bo nie ukrywajmy i nie bójmy się tego, jesteśmy w studio wolny mikrofon, właśnie po to, żeby się niczego nie bać i mówić ludziom to, co oni też często wiedzą. Nie ma takiej branży, chyba drugiej, która tak rozkwitła, jak branża psychiatryczna w Polsce. Nie ma takiego spożycia medikinetu w żadnym kraju europejskim jak w Polsce. Żyjemy w naprawdę czasach zagrożenia. I na pewno jest wielu ludzi chorych na ADHD. Chorych to jest to, czego nie chcą, żebym mówił. I ja jestem adohadowcem, więc mnie też można by było e, e, jednak e, trochę bardziej skromności przybyć. Więc ja powiem tak: chodzi o to, na ile. Ci ludzie są przebodźcowani, przyciśnięci kapitalistyczno-korporacyjnym systemem ja używam słowa korporatywny ostatnio żeby dawać siebie więcej, wyciskać siebie więcej, być skutecznym, sprawniejszym. Ilu ludzi idzie tą drogą, a ilu ludzi naprawdę nie radzi sobie z wiatrem w głowie? Tak jak w czołówce podcastu ADHD Underground stworzyłem taki, 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 takie słowo taki slogan. Bo naprawdę z wiatrem w głowie nie jest łatwo sobie poradzić. I jeśli przychodzi taki moment, że doktor przepisuje, a ty się czujesz lepiej, to jeszcze tylko musisz wiedzieć, ile to potrwa i jak z tego zejść, kiedy robić przerwy, jak zrobić to bezpiecznie, jaką dobrać dawkę. Tu nikt z nas, ani ja, ani ty, nie będzie ludziom mówił, że chemia jest wyłącznie zła. Oczywiście, że nie. Ale to, że lecimy na Medyki w tym mieście, jest faktem. Ja powiem szczerze, że, że tak jak mówiłem, ja nie do końca się zajmuję stricte medikinetem czy, 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 czy koncertą. E, bardziej po prostu samym zjawiskiem nadużywania substancji na receptę. E, więc, więc, więc to jest dla mnie po prostu element szerszego problemu, tak? E... I nagle wdepnąłeś w, w, w dziurę w trawniku. Mm. Czarną dziurę, która wyciągnęła cię na drugą stronę. I teraz, oczywiście, proszę Państwa, proszę mnie nie posądzać o to, że będę kogoś tu obrażał albo ujmował racji. Wielu ludziom naprawdę poziom, komfort życia poprawił się niesamowicie. Naprawdę zaczęli się czuć inaczej, funkcjonować inaczej. Jest tylko pytanie: jak nie biorą tych leków, to jak jest? I jak to wygląda w szerszej perspektywie? I wiele jeszcze innych pytań jest na rzeczy. Jak myślisz, skąd się wzięła taka wielka fala diagnoz, recept i wszystkiego związanego z ADHD? No ponownie stwierdzę, ja nie jestem badaczem ADHD. Ni... Przyznam, że w dzieciństwie miałem badania i zdiagnozowano u mnie tę przypadłość, ale nie znam się za bardzo na, na tym na tyle, żeby móc stwierdzić... Skąd to się bierze? No, mi się zdaje, że przyczyn jest bardzo wiele, i przede wszystkim problem, mi się wydaje, polega na tym, że yy, diagnozujemy yy, się sami, a DHD jest pojęciem znanym powszechnie i wbrew temu, co się mówi, tak na, w sensie, co ja słyszałem na przykład od osób, które mnie gdzieś tam krytykowały, mam wrażenie, że przynajmniej już w moim pokoleniu raczej nie ma takich opinii, że A yy, to się kiedyś pasem wybijało, coś tam, tylko raczej się rzeczywiście to traktuje poważnie. W Sąk sensie w tym, że istnieje wiele przyczyn. Wiele przyczyn, dla których człowiek może być nadpobudliwy. Tak, one mogą być związane z napięciem mięśniowym, mogą być związane z zaburzeniami z zakresu, nie wiem, borderline. I to jest pierwsza rzecz, że ludzie się autodiagnozują, a znając to pojęcie, będą, go będą je stosować. A po drugie, no na pewno gdzieś tam to przebocowanie może mieć znaczenie, ale trudno im powiedzieć, bo kiedyś nie prowadzono tak dobrze badań jak dziś na ten temat, więc nie wiemy, jaki był poziom ADHD nie wiem, w XVIII wieku. Ciężko stwierdzić tak naprawdę, jak z tym, że się mówi, że o, y, y, mamy teraz mnóstwo autystów, to na pewno przez szczepionki. No przecież nie badano autyzmu do lat 30. To skąd my wiemy, czy kiedyś było ich mniej. To jest po prostu. Yy... Ja nie chcę bić na alarm. Ja tylko myślę, że y, trzeba się dwa razy zastanowić, y, czy na pewno stosujemy lek dobrze i czy, mm, no, czy na pewno to jest to, co jest nam potrzebne. Istnieją także inne leki na rynku. Istnieje y, atomoksytyna, chociażby. Co ciekawe, y, przecież. Y, Yy, metylofenidat jest w ogóle wedle yy, zaleceń yy, przeznaczony tylko dla osób do 18 roku życia, więc teoretycznie, zgodnie z zaleceniami, yy, które są na ulotce, nie jest, no zresztą mi o tym mówił właśnie szef Warszawskiej Izby yy, Warszawskiego Towarzystwa yy, A miałem ciekawe spotkanie właśnie. Jakie to było spotkanie, gdybyś mógł powiedzieć? Yy, z kim? Z szefem Izby Lekarskiej. Yy, tak, yy, yy, psychiatrycznej. Yy, no, to ja nie będę zdradzał tego, czego nie napisałem w tekście, ale to jest, on na pewno bardzo sceptycznie się wypowiadał, co także wybrzmiewa z mojego tekstu, wskazując po pierwsze, że, że metylofenidat jest przepisywany tak zwany off-label, czyli poza e, zaleceniami, w sensie można go przepisywać, ale zasadniczo są zalecane dla osób e, poniżej 18. E, no a po drugie, no... Nie, no wskazywał na to, co możemy co możemy zauważyć na Zachodzie. To znaczy, że Polska ma to szczęście, że jest nieco zacofana. Tak jak w wielu innych rzeczach. My możemy patrzeć na błędy, które popełniały kraje Zachodu kiedyś. I yy, yy, jeżeli mamy sytuację, w której we Francji czy w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście istnieją, yy, tam jest Aderal, który jest jeszcze, no jako sól amfetaminy jest jeszcze bardziej... Być może ymm, uzależniający. uzależniający, jeżeli się go źle nie post... stosuje. To już nawet nie podlega dyskusji. To tak, wiadomo, może Ritalin, tak. i... Ritalin, tak. Ritalin i Adderall są po prostu, jeszcze Modafinil jest modny. Yy, tak. I, i no życzono, że, że ktoś bierze właśnie za dnia yy, aderal, a na wieczór Benzodiazepiny, żeby dobrze spać. Klasyk. To jest klasyk. I yy, no, chyba my jako polskie społeczeństwo powinniśmy się zastanowić nad tym, czy to jest na pewno to, w co chcemy iść? No... I tu mamy bardzo ważną puentę, bardzo ważnej sprawy, że w oszołomieniu, które się jednak nie da nie zauważyć, pojawia się, gorą... pojawia się mocne niebezpieczeństwo. Pojawia się bardzo mocne niebezpieczeństwo i miejmy tego świadomość. Bo nie chodzi tu o to, żeby ludziom odmawiać takiej możliwości, jak branie leków. Nie chodzi też o to, żeby ich straszyć przed tym. Bo tu jest główny zarzut, że ty straszyłeś ludzi, którzy mogliby sobie poprawić poziom życia. Owszem, to mogło tak wybrzmieć, ale nie taki był mój zamiar. Straszyłem przed nadużywaniem, nie straszyłem przed braniem. To jest, to jest właśnie ten głos, który został ci tutaj udzielony w Studio Wolny Mikrofon w podcaście ADHD i który na pewno dotrze tam, gdzie ma dotrzeć. I na pewno nie chciałeś też e, interesów e, zdrowia psychicznego adechadowców naruszyć. Ja takie mam wrażenie, i w tym chórze nie śpiewam. Natomiast fajnie, że jest szansa na to, i została ona wykorzystana, jestem tego pewny, żebyś powiedział to, co za tym wszystkim się kryje. Bez tego krzyku, bez histerii, bez oburzania. bo naprawdę. Czasem mam wrażenie, że trochę, trochę, ma, e, trochę e, grasz rolę ch, e, jagny w chłopach e, e, Raymonda. Fajne porównanie na, na czasie. Jest, jest to jedna z moich ulubionych postaci, gdzie po prostu rzeczywiście no, poszedł taki chór, że trudno było jakikolwiek głos usłyszeć, a już na pewno nie głos twój, właśnie. Powiem ci tak. E, ja się obawiam tej wielkiej fali Adehada i, i, i tych diagnoz. Bo ja spotkałem wielu ludzi, którzy poczuli, co to jest za szybki wiatr w głowie i pozornie uporządkowane, a potem jak sobie z tym wszystkim radzić. Poznałem ich wielu. Wiem, że przed nami jeszcze wiele zagrożeń. Wiem, że Big Pharma wchodzi do Polski naprawdę za maszystym krokiem, i nikt nie wie, ile w tym udziału przedstawicieli handlowych, ile w tym wszystkim tak naprawdę, jak łatwo jest pociągnąć za te sznurki. To, co się stało w Stanach z Oksykontinem, z Fenantylem, z tym, co opiaty zrobiły. Warto obejrzeć serial Dopesic, gdzie Michael Keaton gra, lekarza w górniczej w miejscowości amerykańskiej, jednej z tych biednych, gdzie amerykański sen nie dotarł. I co się z nim potem dzieje? Naprawdę wielka lekcja do odrobienia. Jest wspaniały serial o Aderalu, nie serial, tylko film na Netflixie. Jest też o Benzo. Można się dowiedzieć, co się dzieje z ludźmi, którzy na czas nie zatrzymali swojego polepszenia, komfortu życia na początku. Istnieje taki temat. Jak ty się już tak Reasumując to wszystko i puentując, mm -hmm. jak ty się po tym wszystkim czujesz? Zastrasowany niewątpliwie i nieco oszołomiony. Yy, Swoją drogą jest fajny film dokum dokumentalny, całe to piękno i krew. Yy, niedawno był w kinach latem właśnie też o, o epidemii oksykontinu, który na przykład, tam jest recytowana historia, że pewien chłopak yy, dostał go ze względu na ból po złamanej nodze. W sensie noga mu się zrastała i bardzo go bolało, dostał opioidy. Ale no wiadomo, Stany to jest nieco. Y, to jest dziki kapitalizm i tak jest, jak Pół się... miliona ludzi e, poszło tym lub podobnym e, szlakiem, i pół miliona ludzi zabrał oksykontin. Tak, tak, tak. To jest duży problem. Ja nie sugeruję, że z e, metylfenidatem może być podobny problem, no bo on faktycznie no, na pewno nie ma takiego potencjału uzależniającego i o ile się go stosuje zgodnie z, z zaleceniami raczej. Yy, ciężko się uzależnić. Cęk w tym, że wiele osób po prostu no, łamie te zalecenia. No nie ma co się czarować. Ludzie, lekarz mówi, nie pij, jeżeli bierzesz psychotropy. Yy, proszę mi powiedzieć, ilu Polaków yy, nie pije, dlatego, że biorą psychotropy. Ja powiem uczciwie tak, że yy, obecnie przyjmuję leki psychiatryczne i... Psychotropowe. Psy czy psychotropowe. Mówię leki psychiatryczne, że bo po prostu, na no, przepisane przez psychiatrę. A jakie? Yy, no, citalopram. Yy, i, I to jest antydepresant. No, to jest przeciwlękowe. I to cię, i to cię trzyma jakoś w pionie? Yy, to? Na pewno mi to pomogło. Yy, mhm. I przyznam, że sam też, no absolutnie, zresztą powiem tak, znaczna większość ludzi, których znam, przyjmuje lub przyjmowała w jakimś okresie swojego życia leki psychotropowe i bardzo rzadko są były to osoby, które nie łączyły tego z innymi używkami. I Teraz jest takie pytanie: czy będziemy udawać i bawić się w mówienie, że nie? No przecież wszystko jest dobrze, bo lekarz powiedział, że nie wolno pić, więc ludzie nie piją. Czy zmierzymy się z faktami, jeżeli ludzie nie mają możliwości, nie ma możliwości zmiany tego, jak ludzie postępują, to może trzeba po prostu bardziej pilnować to, do czego mają dostęp, tak? Bo nie można ufać, że ludzie będą um, używać substancji niebezpiecznych wszyscy, zgodnie z tym, jak jak one są przeznaczone. I no, tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć, na koniec. Ja dostałem w tym całym nawale bardzo nieprzyjemnych listów i skarg na mnie, które ja cały czas zastrzegam. Rozumiem, że to mogły być sformułowania bardzo nietrafne. Nie źle, źle to może troszeczkę. A które uważasz za nietrafne? No, na przykład, że ludzie sobie, y, że ludzie znajdują wytłumaczenie dla swoich, y, dla swojej tam, dla swojego zapominalstwa czy rozstrzepania. Ja miałem na myśli to, że znajdują, czyli że udaje im nauka daje im odpowiedź na na ich cechy, które w kulturze zawsze się nazywało rozstrzepaniem, czy tym, że ktoś właśnie ma głowę w chmurach, albo że nie może usiedzieć na miejscu, czy cokolwiek. Okazuje się, że na to można znaleźć naukowy termin. To mnie na myśli... w kość w redakcji? Nie, nie. Redakcja też była bardzo zdziwiona, przyznam. Plus, nie, no raczej, raczej, raczej mi się wydaje, że nie będę tutaj mówił, jakie były reakcje, bo to też chyba... A masz takie poczucie, że Masz swoją rację? Tak, tak. I czuję, że. Nie mówię, właśnie. Nie mówię stricte o ADHD. Ja po pierwsze nie cierpię na to zaburzenie, więc też nie chcę się wypowiadać za osoby, które, które się z tym borykają. I rozumiem, że im to pomaga, ale poznałem ludzi, którzy zachowują się niemal jak jacyś ewangeliści, którzy po prostu zaczęli przyjmować metylofenidat i mówią, że to jest cudowne, moje się zmieniło. Uważam, że jeżeli ktoś tak mówi, Właśnie. to jest niebezpieczne zawsze, bo po prostu nie można być tak nadmiernie entuzjastycznym wobec dowolnej substancji. Po prostu nie można, bo, bo trzeba zawsze mieć dystans, tak, bo ym, no to jest głupia, ale no prawdziwa przecież maksyma, że yy, tak, że nadmiar szkodzi zawsze. ADHD Underground więc ja ci powiem, jakie jest moje spostrzeżenie. Mm -hmm. A propos ludzi, którzy, dla których metylofenydat okazał się być e, pomocą naprawdę, hmm, no nie powiem, że mistyczną, ale rewolucyjną. I naprawdę to oburzenie na twój tekst leciało głównie od nich. I powiem ci, kto to jest. To są ludzie, którzy, podobnie jak ja, mają bardzo potężną e, e, dawkę pracy intelektualnej, często artystycznej. Muszą spędzać przed komputerem w pełnej aktywności bardzo dużo czasu i przynosić tego nie, niezwykłe efekty. To są artyści naprawdę dużych y, karier, bo takich znam dosyć sporo, z tego środowiska jakby gdzieś tutaj e, pochodzę również i zastanawiam się, czy to jest nasza Dolina Krzemowa, czy to jest to, co, co zrobiła Derel w Ameryce że w pewnych latach nie było w Dolinie Krzemowej nikogo, kto by się aderalem nie raczył od rana. Można zobaczyć film na Netflixie, ale też jeszcze raz mówię, nie chciałbym skrzywdzić ludzi ani żeby oni się teraz poczuli piętnowani czy że ja naruszam ich interes zdrowotny, którzy po prostu naprawdę swoje ADHD okiełznali dzięki temu. Lecz pytanie, czy my wszyscy musimy pisać 10 książek w ciągu dwóch lat? Czy my wszyscy musimy zrobić tyle płyt? Czy my wszyscy musimy napisać tyle artykułów? Czy musimy zrobić tyle reklam? Czy musimy zarobić tyle pieniędzy? Czy rzeczywiście to, że mamy takie wymogi jakościowe i ilościowe, to nie jest jednak ten korpo-terror, który nam mówi więcej? No, jest bardzo słuszna uwaga. Yy, w ogóle... Rozmawiałem ze znajomym tuż po tym tekście, i on mi mówi, że on sobie już dawno, znaczy sam sobie zdiagnozował ADHD, no, sprawdził ten kwestionarz Żdźwiwa 5, sprawdził wszystkie objawy, ma je. I zresztą mogę powiedzieć, że chyba faktycznie on jest osobą, która się boryka z tym problemem. I on mówi tak: O, ja bym nie chciał brać tego, bo nie dlatego, że nie to może zaszkodzić, tylko dlatego, że ja bym czuł, że ja to robię, bo jest jakiś dyktat kapitalistyczny, czy dyktat rynkowy, który mnie zmusza, żebym był bardziej wydajny. Ja bym się czuł źle z tym, że ja. Yy, nie mogę w pełni skupić się na swojej pracy, a ma pracę taką średnio ciekawą, przyznam, więc muszę wziąć jakąś pigułkę, tak? Bo, bo wie, że to jest trochę pułapka, że w tym momencie już by wszedł w ten tryb, w którym nie bierzemy pigułki dlatego, że coś jest źle, tylko dlatego, że było bardziej dobrze. A to chyba nie tak powinno wyglądać. No, chyba, że sobie powiemy uczciwie transhumanizm, przekraczamy swoje ludzkie, ludzką kondycję. Jak nie wiem, Lem opisuje, ma jest taka książka Kongres Futurologiczny, gdzie on opisuje wspaniałe. społeczeństwo które w całości jest oparte na nabraniu jakichś medykamentów i jest szczęśliwe w ten sposób, żyjąc w pewnym... Nowy, wspaniały świat Huxley'a. I, I dobra, jeżeli ktoś uważa, że tak powinno być, ja to szanuję, to jest konsekwentne, ale nie ma co się czarować, że, że my tego po prostu potrzebujemy wszyscy, bo... Niedługo będziemy podpisywać książki jak Witkacy, albo obrazy, albo nie wiadomo co jeszcze i to nie zostanie, już dziś każą nam pisać, kiedy używamy sztucznej inteligencji. No? Za chwilę będziemy się chcieli dowiedzieć, co jeszcze się wrzuciło. No oczywiście pod tym wszystkim bez talentu, bez inteligencji, bez tego, co ja swoim studentom na uniwersytecie mówię, że jak nie będą czytać książek, to dramat ich życia jest bliski, czyli starość w nudzie i zgorzknieniu, a mogło być tak pięknie. Także ja się bardzo cieszę, że ty tutaj dzisiaj jesteś. Jeszcze raz ci to mówię. Wiem, że też wymagało to od ciebie odwagi i też się zastanawiałeś, wiesz, taki komentarz był jednej z moich koleżanek: czy będziesz go grillować, czy będziesz coś tam, jak zapowiedziałem, że taka sytuacja nadchodzi. I tak sobie pomyślałem: co te media z nami zrobiły? Co w ogóle ten korporacyjny system z nami zrobił? Był tu przed Tobą Pan Lech Filipowicz, wspaniały psychoterapeuta, który robi wszystko, żeby nie przepisywać leków, bo dopiero na końcu, kiedy już naprawdę jest dramatycznie, a jest tyle metod, żebyśmy spróbowali jakoś ochłonąć ten swój, ten swój naprawdę wulkan w środku. E, czy z czy za DHD. Natomiast no niestety, większość chce wziąć pigułkę, bo jest jednak to łatwiejsze rozwiązanie, czasem jedyne możliwe. I przynoszące efekt. I my przeciwko tym pigułkom i tej chemii absolutnie nie jesteśmy, ja też to wiem, ale zagrożenia są. I dzisiaj żeśmy je omówili, przybliżyli ludziom do uszu i oczu, jak najbliżej się dało. I mam nadzieję, że Ty też to czujesz, że zrobiliśmy dzisiaj coś naprawdę dla ludzi. No, ja bym chciał, bo po prostu jest masa nieszczęścia związana z nadużywaniem leków, a zwłaszcza z ich kupowaniem na własną rękę, a to jest duży problem. Bo naprawdę polski system może po prostu tego się nie da uniknąć przez to, że istnieje internet, no nie zabezpiecza przed kupowaniem leków na własną rękę. I tylko na mogę jedną historię? Oczywiście. Ja e... tylko dodam, że moja córka ma 18 lat niebawem i o, ona mi opowiada o tym, jak jest w liceum. I zaraz będzie zdawać maturę, i to wszystko, co usłyszałem na temat tego, jak te leki są dostępne, ile się ich bierze, ile ma przepisane, ile tych diagnoz, orzeczeń i tego wszystkiego, to naprawdę. Żyjemy w czasach zagrożenia. No, a największe zagrożenie to jest samo leczenie, moim zdaniem. Jeżeli się, W sensie autoleczenie, jeżeli się leczysz sam. To się bez... pan doktor już jak teraz cieszy, yy, jak słyszy tak. to, a usłyszał na pewno. Najle... Najgorzej, jeżeli raz pójdziemy do doktora i on powie nam, no pan ma, nie wiem, tam zaburzenia lękowe albo zaburzenia mhm. typu borderline, a potem mówimy, dobra, to już to wiem, to teraz już nie ma co wydawać na lekarza, lepiej sobie kupić receptę przez telegram albo w ogóle same leki od razu z Czech na paczkomach. I co jest wtedy? Co jest wtedy? No co może być zagrożeniem? No to, że nie wiemy, jak to dawkować, i yy, nie Zaczynamy można być swoim przygodę, własnym nie? lekarzem. No dokładnie. Zdarza się. I na końcu tylko powiem taką historię. Mhm. Yy, dwie osoby. Yy, nie powiem kto, jakiej płci, bo no, nie chcę, żeby ktoś tam. Pierwsza osoba yy, była na imprezie, yy, napiła się tam, zapaliła Blanta, yy, nabrała się Ksanaksu. Yy, 100% potwierdzone że tak było, to jest osoba, którą dobrze znam. Po czym dostała szałę, jak wróciła do domu i zaczęła się bardzo mocno bić z mamą. E, skończyło się tak, że przyjechała policja. Ta osoba została zawieziona na nowowiejską. Do takiego centrum interwencji, gdzie się zawsze zawozi policja ludzi, którzy mają jakieś mm, psychiczne powiedzmy zaburzenia. Po dwóch godzinach go wypuścili. E, tyle. Psychiatra powiedział, dobra, proszę iść do domu. Wrócił do domu. Znowu była taka sama afera z tą matką jeszcze gorzej, e, to wyglądało. Druga historia, inna osoba, która ma y, zdiagnozowaną lekką depresję. Y, jednocześnie kupiła sobie przez właśnie stronę z tak zwanymi research chemicals z Holandii Xanax i z Olpidem, groźne leki. Y, po czym uznała, że chce odejść z tego świata, sobie je wzięła na luzie. Podczas gdy le lekarz nie był w stanie jej odpowiednio zdiagnozować, stwierdził, że ma jakąś tam leciutką depresję, dostanie trochę sertaliny, żeby po prostu... I to jest realny problem. I do, jeżeli tego nie będziemy na to odpowiadać, a nie udawać, że to nie jest istotne, no to... Y, no to naprawdę, no tragedii będzie multum i po prostu uważam, że ludzie powinni o tym pomyśleć, że to nie jest tak, że ja mówiąc, że Xanax jest problemem, znaczy, że bagatelizuje problemy ludzi z problemami lękowymi, tylko uważam, że nie każdy od razu tego potrzebuje i że po prostu trzeba uważać. Ja nie wiem, dlaczego to wywołało takie kontrowersje. Może pewne rzeczy, które napisałem, nie wiem, były nieprecyzyjne. Okej, okay, ja się zgadzam, no, jakby posypuję głowę popiołem, ale... Przekaz jest bardzo prosty. Dzisiejsze spotkanie, po całej tej burzy, która przeszła przez internet i która, ty wiesz o tym, że większość ludzi w tym mieście i w Polsce przeczytało to. No, bym nie przesadzał, ale na pewno wyjątkowo dużo ludzi. Wyjątkowo dużo Ale ludzi. też podam taką historię, że więcej ludzi, wedle, jak sprawdzałem, więcej ludzi przeczytało list doktora Jóźwiaka niż mój tekst. Innymi słowy wiedzą, że ja napisałem zły tekst, ale go nie przeczytali w czytelni, natomiast odpowiedź. Więc, no jest to, ale tak to działo, ja, ja się przyznam, sam tak czasem robiłem, Słuchaj, że internet. czytałem takie rzeczy, że po prostu w internecie ktoś mówił, no co za kretyn, co za głupoty wrzucił ten dziennikarz i też myślałem, no rzeczywiście idiota, a nawet nie przeczytałem tylko komentarze. więc też jestem winny, ludzie tak robią. Więc są blaski, są cienie, ale najważniejsze, że może być taki moment jak ten, kiedy się naprawdę przychodzi i mówi swoją rację, słuchajmy się słuchajmy się nawzajem, nie ulegajmy tej zbiorowej histerii w jakiejkolwiek sprawie. Oleg, ogromnie ci dziękuję za to, że przyszedłeś do ADHD Underground, dziękuję. który dopiero co wystartował. Masz wkład w to, te, żeby ten samolot leciał jak najwyżej. Do studia oczywiście wolny mikrofon. Dziękuję i na koniec polecam wpisać sobie w gogle Hyper hyperreal i zobaczyć, ile jest wątków na ten temat, zanim się powie, że nikt praktycznie tego nie wciąga nosem. No, Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki, dzięki. ADHD Underground. To, że wybucha taki spór, to, że wybucha taka afera w obrębie społeczności ADHD i nie tylko, świadczy o tym, że to naprawdę nas dotyczy. Niestworzona ilość maili, uwag, zgłoszeń, zaraz po tym, jak ADHD Underground ze studia Wolny Mikrofon wypłynął w świat. Zaskoczyła nas wszystkich. To nie jest tak, że szukaliśmy modnego tematu. Ten temat przyszedł do nas i teraz staramy się być tam, gdzie trzeba i donosić to, co trzeba. Bo tak naprawdę to są trudne czasy dla naszego zdrowia psychicznego i musimy sobie z tym wszystkim jakoś poradzić. ADHD Underground ze Studia Wolny Mikrofon to głos potrzebny temu miastu, krajowi i mam nadzieję, że będziecie razem z nami współtworzyć ten podcast. To medium, które nazywa się ADHD Underground, bo nie do końca jest nam po drodze z pewnym systemem korpo terroru. ADHD Underground. Za murem systemu walczymy z wiatrem w głowie. Skazani na proszki, na amfetaminie. To daje ci poczucie tego, jak funkcjonuje normalny mózg. Serotonina, dopamina, psychotropy. Wybawienie i strach. Nareszcie w głowie nie było tyle bałaganu. adhd jest na ciągu w głodzie dopaminowym. Jak biorę metylofenidat, to jestem jednokanałowa. ADHD jest dziedziczne? To jest taki fajny mit, że się wyrasta, nawet się nie wyrasta. Nie wspieramy bezradności. Samoobrona, samopomoc przed falą wielkiej diagnozy.